Czeka nas kryzys humanitarny, jaki Europa nie doznała od czasów II wojny światowej, tak więc nie ma żartów. Mówię o tym, ponieważ ciągle jeszcze nie wszyscy sobie uświadamiają, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Jesteśmy w sytuacji po prostu w Polsce generalnie, nie we Wrocławiu. Jesteśmy w sytuacji kryzysowej, choć największe wyzwania są przed tymi dużymi miastami. Widzicie te obrazki z dworców centralnego i wschodniego w Warszawie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, ale czekamy także na pieniądze zarówno krajowe, jak i europejskie, bo bez tych pieniędzy dalsze, skuteczne, efektywne pomaganie po prostu nie będzie możliwe. Ja znam te tematy doskonale, 20 lat zajmuję się kwestiami pomocy społecznej, polityki społecznej. Jesteśmy tylko ludźmi, a jeszcze dodatkowo w tych działaniach towarzyszą nam takie silne, wysokie emocje. Na marginesie próbujmy je studzić. Są tacy, którzy zamiast pomagać, bardziej skupiają się na różnego rodzaju relacjach, w których pokazują, czego to jeszcze nie ma, albo że gdzieś jest kolejka. Tak, jak przyjeżdża kilka tysięcy osób, to zawsze jest kolejka. Mówiłem o tym wczoraj. Czy chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało? Nie, nie chcielibyśmy, żeby tak wyglądało, ale kryzysy uchodźcze, w ramach których przyjeżdżają miliony cudzoziemców, to do siebie właśnie mają. To bardzo proszę przypomnieć sobie obrazki z Włoch, obrazki z Niemiec, krajów dużo lepiej zorganizowanych i mających dużo większą wprawę w obsłudze migrantów. To jest sytuacja, która Polskę jako kraj absolutnie zaskoczyła i jest bardzo do tego dynamiczna, bo informacje, które teraz podajemy, zmieniają się właściwie co parę minut. Tak? Są też tacy, którzy do których chyba jeszcze nie dotarła jakby powaga tej sytuacji. Dlatego właśnie pojawiają się z kolei takie wpisy, nie będę reagował, bo to są po prostu zwykłe ruskie albo nieruskie prowokacje, ale na pewno głupie prowokacje, jak pani Anna, która pisze, że Polacy nie mogą być dyskryminowani we własnym kraju. Fajnie, że pani pisze oczywistość, super, za klasykiem cytując. I co dalej z tej pani mądrości wynika? Ja pani powiem, nic z tego nie wynika i wynikać nie będzie. Najprawdopodobniej to jakiś fake, a jeżeli to nie jest fake, to jest to po prostu osoba mało inteligentna. I z takimi także mamy w naszym otoczeniu, słuchajcie, do czynienia. Na takie osoby także musimy zwracać uwagę. Takie osoby musimy wykluczać po prostu z naszej wspólnoty, jeżeli one nie rozumieją, w jakiej się po prostu sytuacji znaleźliśmy. I tyle, bo sytuacja jest po prostu wyjątkowa. I tak jak powiedziałem wczoraj, nie boję się o tym mówić, bo ja nie kalkuluję wyborczo, tylko pomocowo, że może być tak, że nagle czegoś nie będzie, albo nie będzie w tym trybie, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni. Ktoś może powiedzieć, już się spotkałem z takimi głosami, no dobrze, ale to gdzie mój syn będzie ćwiczył judo? Nie wiem, może na chwilę nie będzie ćwiczył tego judo, może będzie w innym miejscu ćwiczył to judo. I my jesteśmy kochani, bo przecież jestem urodzonym wrocławianinem, to nieobiektywnym, zatem kochającym miasto nad życie i wszystkich wrocławian, ale bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia gdzieś tam pewnie po południu będę pokazywał.